Cześć, witam Was serdecznie na moim kanału. Ja mam na imię Michelle D. Jestem tarocista z certyfikatem, też porównam z numerologią, z astrologią i też czasami z human design, żeby Wam pomóc. Możecie też mieć osobiste czytanie, to proszę mi napisać. Możesz mi napisać na Facebook, na WhatsApp albo przez e-mail. Po prostu Twój temat i ja Wam potem podaję informacje, jak dalej możemy to zrobić i to tylko jest najpierw na informacje. I możesz sobie właśnie decydować, czy to jest dla Ciebie opcja. I teraz właśnie będziemy tutaj oglądać, to macie też wszystkie informacje na dole w infobox, tak? I też te wszystkie karty też macie na dole w infobox i też można ich zamówić, też do Polski, jak chcecie. Pierwsza karta, to mamy cztery kielichów. Może być, że po prostu wszystko tak jest w Twoim życiu, tak, ale że jakoś Twoje oczekiwania są jeszcze większe niż to, co się naprawdę działa tutaj. Druga karta, tak, mamy As Mieczy. Może to być, że jakaś prawda, że Ty się dowiesz jakąś prawdę, albo ktoś inny się dowie jakąś prawdę i to może być przyjemne albo nieprzyjemne. Też to może być, że ludzie są bardzo inteligentni, mają informacje i Ty właśnie też. Jak chcesz tutaj się czegoś dowiedzieć, co Ci jest ważne, no to może to być, że tutaj się właśnie sprawdzi. No ale wiesz co, to może być, że Ty właśnie tego tak nie będziesz lubić, co tam się przyjawi. Ale jeszcze mamy parę kart, tak? To do końca jeszcze nie jesteśmy i ona już jest na głowie. A, pięć pentaklów. Może to być, że czas biedy, bym powiedziała. Czas biedy. Czy to jest materialna bieda, czy to jest bieda emocjonalna, to się tutaj zmienia pomału. Jeszcze ta karta, jeszcze ta energia jakoś leży, ale już jest na głowie, tak? Też może być, że to subtelnie jeszcze tutaj jest i też trzeba na tym pracować, tak? To może być finansowo się wyjaśnić, co ja naprawdę myślę o finansach, tak? Czy ja myślę coś negatywnego o finansach? Czy ja myślę o uczuciach tutaj kielichy coś negatywnego? Tutaj masz szansę, żeby się naprawdę wyjaśnić sobie, czego chcesz, co cię blokuje. Może też być, że w tych trzech dni właśnie też taką listę możesz zrobić albo dziennik właśnie napisać. To się właśnie sprawy tutaj wyjaśnią bardzo. Tak? I też czego chcesz i czego nie. Ostatnia karta właśnie z tego tarotu mamy trzy kielichy. Wow, to jest fajne. Może to właśnie być, że tutaj naprawdę, bo właśnie ta bieda tutaj się tak kończy, czy to jest emocjonalna albo inna bieda, też to może być zdrowotna bieda. Jak miałaś albo miałeś jakieś problemy ze zdrowiem, to może tutaj być, że ty właśnie się dowiesz o jakimś zabiegu, się dowiesz jakiś zioła mogą tutaj pomóc, albo jakaś medycyna i się dowiesz, co może być jeszcze lepsze, żeby tutaj to minąć, ok? I to może być, to znaczy jest to jakaś bieda i ty będziesz wiedzieć chyba najbardziej, jaka bieda w twoim życiu może była, albo jeszcze trochę jest, ale możesz właśnie sobie wyjaśnić i ta karta mi naprawdę tak skoczy tutaj, że trzeba tutaj się wyjaśnić naprawdę intelektualnie, tak, i też z informacją, też zbierać informacje, ale tutaj się wyjaśni, to na pewno. I co się tutaj dzieje, jest party. No, może to też być, że, no bo teraz właśnie mamy weekend, no tak, mamy weekend, dzisiaj mamy właśnie środę, jutro mamy właśnie, no to jest właśnie orakel na 3 dni. To może być, że tutaj po prostu jest jakaś party, albo jakieś wesele, albo jakiś fajny czas z innymi fajnymi ludźmi, okej? Dobra. I tutaj mamy właśnie karty zawodowe i też możecie właśnie ich mieć też, właśnie infobox też. Są wszystkie imiona tych kart. One są po niemiecku, ale ja wytłumaczę. Wertigkeit, najpierw czytam po niemiecku. Schaffen Sie Werte und finden Sie den richtigen Preis. Wszystko ma właśnie jakąś cenę, tutaj pisze, tak? I może to być, że ty właśnie się decydujesz, czego naprawdę tak zrobić, co jest naprawdę warte zrobić albo nie zrobić. I jak chodzi o decyzję, no to właśnie bardzo pasuje z tym asem tutaj. No bo wszystko ma właśnie jakąś cenę, tak? To jest to, co właśnie karta nam chce powiedzieć. Verborgenes.
Es ist nicht alles so, wie es scheint. Schauen Sie unter die Oberfläche. Tak. Może to być, że jakieś rzeczy się tutaj właśnie... Schauen Sie unter die Oberfläche, to właśnie jest taki typ, że trzeba tutaj też naprawdę zbierać więcej informacji i się rzeczy wyjaśnić. To może naprawdę być, że to może być fajny weekend dla Was, żeby naprawdę iść gdzieś z dziennikiem albo w domu i napisać wszystkiego, marzenia, ale też właśnie jak masz strach o czymś albo co, czy nie wiesz tak naprawdę, no to wszystko napisać i jak my piszemy, to właśnie się wyjaśnią rzeczy tak bardzo, bardzo fajnie i to naprawdę jest czar. Ja to bardzo lubię robić. Albo naprawdę medytować, nic nie robić naprawdę, albo iść do lasu i sobie spacerować i pomyśleć. To może być naprawdę fajny weekend, albo z kimś porozmawiać, no bo tutaj masz też normalnie ludzie fajne, albo inteligentne też, tak, albo ludzie, które chyba też mają więcej informacji i tutaj możesz też właśnie ich znaleźć i porozmawiać, tak? Bardzo. To tutaj bardzo widzę. I no, ostatnia karta tego deck. Gesundheit. Ernähren Sie sich gesund und achten Sie auf Ihren Körper. Tak, to tutaj też właśnie może być ważne, jakąś dietę zrobić, albo zdrowie jeść, albo też sport robić, tak? I to są właśnie te tips, co możecie zrobić, albo co też trzeba zrobić. Może to też być, że ty i tak masz już w planach, no i może być, że ten weekend też będzie fajny na to. Tutaj właśnie widzicie też moje karty na orakel. Ja właśnie robię swoje rysunki. Jak będą gotowe, to też możecie ich kupić i ich mieć w domu. Ja też robię muzykę i śpiewam. I zawsze jest na końcu filma, orakel filmów jest zawsze jakaś piosenka. Ja robię właśnie filmy w trzech różnych językach. Po polsku, po niemiecku i po angielsku. Zawsze widzicie mały PL, jak jest polski film i możecie go oglądać albo po angielsku, albo po niemiecku. Jak zaplanujesz, to dostaniesz też wszystkie nowsze informacje. Czasami też robię filmy na informacje tak po prostu, na jakieś tematy, tak? Ale bardzo często właśnie orakel i też na miesiąc. Taki większy orakel też macie. No to dziękuję Wam bardzo. My też jesteśmy cały team od tarocistów. Możesz też właśnie oglądać na mojej stronie internetowej. Tutaj w filmie też widzisz film na informacje na reading, tak? To zawsze proszę do mnie napisać, jak chcesz właśnie z kimś mieć konsultację, to właśnie i mi powiedzieć, z kim chcesz konsultację. I to przez mnie właśnie idzie, albo też możesz powiedzieć z kim, albo tak po prostu tylko podać twój temat i na pewno my będziemy Ci pomóc. To dziękuję i teraz zapraszam na piosenkę, to może być coś z przeszłości, albo coś nowego. Zawsze coś sobie wymyślę dla Was. To dzięki, to była Michelle D i Wam fantastyczny weekend. You're the cool guy, you are independent, knowing what you want and where you wanna go. You're the dazzler, always have the answer, always in control cause you've got your goals. You're the salesman, always find the right return, superior and so confident. You're a bloke, your target's in sight, invaluably successful cause you've got it all. Pull up your fancy car, bring your laundry home to your lovely mom, frightening your neighbors by screaming like a dork at the spider on the floor. Knowing the places where you got to be, where importance is appearing and is shaking hands. You are wearing the heaviest outfit, your head in the right angle cause you've got the style. And the girls are impatiently awaiting your invitations and your sure confidence. Your behavior's invariably classy, a naughty little big guy cause you've got the style. Pull up your fancy car,
the tough cock with Adonis chest. You're smiling and you get just who you want to. You're the poser. Yes, you love to flaunt presenting yourself, 'cause you've got it all. You're the cool guy. You are independent.